nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 roku, sala obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Początek posiedzenia o godzinie 10:01. Przewodnicząca, marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Sekretarze Zgromadzenia Narodowego, poseł Jagna Marczułajtis-Walczak i senator Norbert Obrycki. Obecni członkowie Zgromadzenia Narodowego według załączonej listy. Marszałek Sejmu w obecności marszałka Senatu otwiera obrady Zgromadzenia Narodowego. Marszałek Sejmu trzykrotnie uderza laską marszałkowską. Orkiestra gra hymn państwowy. Marszałek Sejmu wita wszystkich zgromadzonych. Na sekretarzy Zgromadzenia Narodowego powołuje poseł Jagnę Marczułajtis-Walczak oraz senatora Norberta Obryckiego. Informuje, że protokół prowadzić będzie poseł Jagna Marczułajtis-Walczak. Prosi prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę o złożenie przysięgi, a członków Zgromadzenia Narodowego i wszystkich obecnych o powstanie z miejsc. Prezydent i oni tu teraz czytają ten protokół po co? Zebrani wstają. Żeby stworzyć pozorną legalność. Marszałek Sejmu prosi prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę o powtarzanie za nią roty przysięgi. Tak jak 300 sędziów, którzy na poziomie sądów rejonowych, okręgowych i najwyższych, 300 ponad, zasiada w Państwowej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisjach Wyborczych i bierze udział w każdych wyborach. W jakim celu? No w celu upozorowania Andrzeja Dudę o wygłoszenie orędzia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłasza orędzie. Marszałek Sejmu prosi legalności. Zgromadzenia to są pozory, a pozory mylą. Zgromadzenia Narodowego. Poseł sekretarz odczytuje nie da się tego słuchać. Na tym dość.